Witajcie, z tej strony Mad Willy. Tym razem nie witam Was w oknie gry mobilnej, a jesteśmy w plenerze i chciałbym zaprezentować Wam mój motocykl, czyli Yamaha MT-125. Coś innego na kanale, ale właśnie nagrywam takie coś specjalnie, żeby podzielić się z Wami moimi wrażeniami, co i jak i co w przyszłości. Także zaczynamy. Ja ten motocykl zakupiłem jakoś w lipcu, ale zamówiłem go już, zarezerwowałem jakoś w lutym. Razem z moim dobrym przyjacielem Mad Mario, nie wiem, przesłyszeliście się, razem pojechaliśmy do salonu Yamahy właśnie zamówić ten oto motocykl. Także pomiędzy lutym a lipcem trochę czasu zleciało, ale było warto czekać. Naprawdę. Ile dałem za motocykl? W lutym, jak go zamawiałem, to cena wynosiła 22,5 tysiąca. W lipcu, no niestety już troszkę drożej kosztował, bo 23,5 tysiąca. I tyle właśnie zapłaciłem. 23,5 tysiąca złotych. Ostatnio jak patrzyłem na internecie, po ile chodzi ta Yamaha, to już cena wynosi 24 tysiące. Także inflacja i słaba złotówka robią swoje. Dobra, od czego my tu zaczniemy? Dlaczego ten motocykl? Po pierwsze, chciałem coś w klasie 125. A jak wiadomo, 125 ogólnie są niskie. Ja na takim motocyklu nie chciałbym wyglądać jak na rowerku. Dlaczego? Ponieważ ja mam 1,90 m wzrostu. Ten motocykl jest chyba największym motocyklem klasy premium wśród 125. Właśnie między innymi dlatego padł wybór na Yamahę. Ja na nim świetnie się mieszczę. Moje kolana idealnie chowają się pod bakiem. Dobra, przejdźmy dalej. Co tu mogę Wam o nim powiedzieć? Może wrażenia z jazdy. No, motocykl jest świetny. Mamy tutaj 15 koni mechanicznych, czyli tyle, ile dało się maksymalnie załadować, tyle Japońce zrobiły. Także jest sztos. Do tego mamy zmienne fazy rozrządu. Motocykl jest nawet lekki i to wszystko nam daje to, że motocykl jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dynamiczny. W ogóle nie zamula. On uwielbia pracować na wyższych obrotach. Takie 7000, 7500 i ten motocykl się budzi. Naprawdę. W mieście, w korkach, kiedy trzeba ominąć, wyprzedzić jakiś samochód, naprawdę świetnie się ten motocykl sprawdza. Coś niesamowitego. Z bajerów tutaj jeszcze ten motocykl ma sprzęgło antyhoppingowe, czyli jak na motocykle klasy 125, to jest rzadkość. Dobra, co dalej tu Wam powiedzieć? A może osiągi, prędkość maksymalna. Ja tym motocyklem, albo nie, inaczej, przed zakupem czytałem, że ludzie wykręcają tym motocyklem około 130 km na godzinę. Ja byłem sceptycznie do tego nastawiony. W moim przypadku, ponieważ ja mam 1,90 m wzrostu, ważę 81-82 kg, coś koło tego, także wiedziałem, że będę stwarzał dość spore opory powietrza. To nie tak, jakby wszedł jakiś nastolatek 60-70 kg, 1,70 m wzrostu i ogień. Ale tutaj motocykl o dziwo mnie zdziwił. Mimo tego, że jestem taki wysoki i w ogóle, motocykl naprawdę ma pazur. Po prostu jechałem nim jakoś 118-119. Bezproblemowo. Z górki jechałem już jakieś 126-127, coś koło tego. Na pewno po prostu jak i z górki, na pewno ten motocykl pojedzie szybciej, jakby się chciało, ale mi o prędkość maksymalną w tym motocyklu w ogóle nie chodzi. Największy fan to jest ta dynamika tego motocykla. 15 koni mechanicznych,
Do tego zmienne fazy rozrządu i ta bestia naprawdę świetnie chodzi. Naprawdę coś niesamowitego. Dobra, to teraz może zaprezentuję Wam tutaj, jak to wygląda. Bardzo piękny ekran, mega czytelny. Powiem Wam, nie miałem z nim żadnych problemów. W potężnym słońcu myślałem, że będzie troszkę lipa, ale nieważne jakie są warunki, i tak obraz, ekran jest mega, ale to mega czytelny. Zawsze wszystko idzie rozszyfrować. Także tutaj, jak widzicie, mam już nim przejechane ponad 2000 km. Kolejna sprawa, o, to jest ciekawe, spalanie tego motocykla. Przed zakupem czytałem, że ten motocykl spala 2-3, 2-4 litra na setkę przy takiej agresywniejszej jeździe. I teraz powiem Wam, jakie ja miałem nim spalanie. Przez pierwsze 1000 km, czyli wiadomo, nie piłujemy, jeździmy w miarę spokojnie, miałem spalanie 1,8, 1,9 litra na setkę. Teraz, kiedy motocykl jest dotarty, moje spalanie przy agresywnej jeździe wynosi 2,0, 2,1 litra na setkę, czyli po prostu śmiech na sali, coś niesamowitego. Zalewamy pół baku za 3 dychy, zabawy mamy na godziny, naprawdę. Coś niesamowitego. Dobra, teraz zaprezentuję Wam, jak on chodzi. Także o, najpierw może wygląd, światła. Z przodu mamy takie LEDy. Coś pięknego, strasznie mi się to podoba. Taki a la samuraj, taka stara Japonia. Bajka. I tył. Poezja. I kolejna sprawa, czyli układ wydechowy, brzmienie. No, słyszycie, rewelacji nie ma, jak na 125, ale nie ma też dramatu. Według mnie naprawdę jest całkiem spoko. I tutaj chciałbym jeszcze zauważyć, że jeżeli już mamy tym motocyklem jakieś 7000 i więcej obrotów, wtedy ten motocykl zaczyna lekko ryczeć. Naprawdę bardzo pozytywne zaskoczenie. Jak jeżdżę w mieście, zazwyczaj staram się go trzymać na wyższych obrotach. I naprawdę ten dźwięk wtedy robi robotę jak na tak niską pojemność. Ja tutaj nic nie wymieniałem. Wszystko jest stokowe w tym motocyklu. Jedynie co tutaj dodałem, to uchwyt na telefon z SP Connect. Dobra. Może go zgaszę. Musicie przyznać, że tak jak się patrzy na ten motocykl, to on wcale nie wygląda na 125. Zawsze znajomi, jak mnie się pytają, co to za pojemność, ja mówię 125, a oni są w szoku, bo ten motocykl na 125 nie wygląda, tylko co najmniej 300 i w górę. Naprawdę poezja. Także to by było chyba na tyle w tym materiale. Co dalej w ogóle w przyszłości? Na pewno ten motocykl ze mną zostanie na lata. Nie zamierzam go sprzedawać ani nic. Strasznie dużo fanów mi daje. Naprawdę mega w mieście. Poezja. Jak to się zbiera? Leciutkie, żadnych problemów. Miodzio, naprawdę. Ale to nie zmienia faktu, że na pewno w niedalekiej przyszłości kupię sobie coś jeszcze większego na jakieś dłuższe wypady, czyli jakieś może MT-07. Kto wie, na pewno coś się kupi. Bo dzięki tej Yamaszce naprawdę złapałem takiego bakcyla na nowo na motocykle, że to jest masakra. Nie chciałem kupować żadnych Chińczyków, bo kiedyś miałem Chińczyki z mniejszą pojemnością. No i rewelacji nie było. Zawsze coś tam się działo. A tutaj płacę raz i nic się nie dzieje. Nawet jakiś najmniejszy bzdet. Także to by było na tyle w tym materiale.
Jeszcze pokażę go wam ze wszystkich stron. Jakie cudo. W sumie jeszcze mogę wam dodać, że jak go oglądałem na zdjęciach, na filmikach, mówię, kurczę, jaki piękny motocykl. Muszę go mieć. Naprawdę świetnie wyglądał, ale jak go zobaczyłem na żywo, to ten motocykl wygląda 100 razy lepiej, naprawdę, uwierzcie mi. Cudo. Dobra, nie przedłużając. Trzymajcie się, cześć. Lewa w górę.